Miasto Chorzów otrzymało 5 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej na zadanie, które ma przygotować 3 hektary terenów inwestycyjnych po dawnej hucie Kościuszko. Cała kosztująca 7 milionów złotych inwestycja zakłada uzbrojenie terenu, stworzenie oświetlenia, wyremontowanie ulicy Metalowców i wybudowanie nowej drogi wewnętrznej już w pobliżu budowanego właśnie muzeum hutnictwa. Powstanie wtedy profesjonalny teren inwestycyjny przygotowany dla nowych inwestorów, a w przyszłości chcemy także przebudować ulicę Katowicką, aby można było się z niej bezpośrednio włączyć w tę nową drogę, właśnie obok Muzeum Hutnictwa. Otwarcie Muzeum Hutnictwa, powstającego na terenie objętym inwestycją, planowane jest na rok 2021.